żyto, pszenica, owies, każde zboże cieszy me oko. Lekko w cieniu, lekko po godzinach. Chciałbym dzisiaj spróbować piwa ze starej szkoły piwowarskiej. Chciałem jeszcze przed tym uprzedzić, że dzisiejsze nagranie jest bez filtra na mikrofony, także może niestety powiewać wiatr. Mea culpa, nie będę się cofał, bo i tak się spociłem idąc. To będzie tematem dzisiejszej recenzji, piwo po godzinach. Jest to seria piw wydana przez browar Amber z ładnym kapslem, no nie wypukłym, ale dedykowanym. Edycja limitowana, 200 hekto. Jest to Altbier. Piwo ciemne górnej fermentacji typu Altbier, pasteryzowane, niefiltrowane. Skład to woda, słód jęczmienny jasny i karmelowy. Chmiel aromatyczny Sybilla i goryczkowy marynka drożdży górnej fermentacji. Ekstrakt 12,1% wagowo, alkohol 4,8. Co tu można powiedzieć? Altbier no to styl wychodzący, pochodzący ze wsi, bo Dorf to wieś po niemiecku, a więc Düsseldorfu. Dobrego Altbiera z pewnością skosztujecie w dzielnicy Altstadt w Düsseldorfie. Jest to trudny styl, wymagający naprawdę dobrej receptury i dobrego piwowara. Ja otworzę, a będę przy okazji mówił. Dlaczego? Dlatego, że tak jak przeczytałem, jest to piwo, kapsalek chowamy, górnej fermentacji. Jest to, co powinno być. Może trochę za dużo... Może ciut za dużo fenoli, ale jest to piwo górnej fermentacji. Które jednak powinno być fermentowane w tych niskich temperaturach górnej fermentacji, to jest od 15 do 18 stopni, leżakowane od 0 do plus 5, czyli piwo nie do końca ciemne, tak patrzę, to jest dosyć jasne piwo, piwo, które powinno być dobrze nagazowane, w miarę jasne, o czystym profilu, o trwałej pianie. No, można powiedzieć, że namiastka trwałej piany jest, jak widzicie, jest ładna poducha. Piwo dobrze pracuje, budując tą pianę, co niełatwo uzyskać. No, pokażcie mi piwo ale, czyli górnej fermentacji, bez estrów i fenoli. Fenole powstają jako produkt fermentacji, są nim na przykład goździki, taki efekt, że tak powiem. Estry to chociażby banany, czyli izoamyl. A to piwo powinno być generalnie bardzo podobne do dolnej fermentacji, do czysty profil bez diacetylu. No więc zobaczmy, jak jest w aromacie. Poza tym jeszcze powinno być dobrze zbalansowane, czyli powinno być słodkie, ale gorzkie. Klarowne, takie powinno być, z dobrą pianą. No, klarowne to piwo nie jest. Tu jest trochę zawiesień pływających. Nawet nie ma opalizacji. Może wy widzicie to jako opalizację. Ja nigdy nie wiem, bo widzę w lusterku co innego. Natomiast no, takie super klarowne nie jest. Ale przypomnę, że jest to piwo niefiltrowane, czyli przeszło przez proces, że tak powiem, nie używając sita. Piwo ma kolor taki brązowo-pomarańczowy, muszę powiedzieć. U mnie tak to wygląda. Nagazowane jest średnio. I w aromacie i w smaku jest dosyć duża słodowość. I to powinno być. Szukam tej kontry po czymś słodkim, czegoś wytrawnego, czyli goryczki.
taka niewielka kontra jest, aczkolwiek przydałaby się większa. Chociaż po trzecim łyku widzę, że coś zostaje w przełyku. Jest taka, może i za długa nawet, wytrawność. No, to cofam moje słowa. Jest solidna podstawa słodowa. I w smaku, i w aromacie. A za nią tak naprawdę tej goryczki nie ma. Ale jak już przełknie się to piwo, to w przełyku jakby idzie taka wytrawność, ale nie tyle alkoholowa, co pochodząca ze... dziwne uczucie, no, pochodzące ze słodów, aczkolwiek to nie powinno być takiej wytrawności. Piwo powinno być orzeźwiające, no i takie jest. Chmiel aromatyczny Sybilla, goryczkowy marynka. Z pewnością czuć chmielowość i nie można powiedzieć, że jej nie ma. Ale myślę, że przydałoby się ciut więcej. Ciut więcej. Pewnie będzie to dostępne w nowym stylu, który właśnie ukazał się, czyli w IPA Sambera. Zbiera bardzo dobre recenzje. No ja jeszcze nie zdążyłem jej wypróbować. Muszę powiedzieć, że taki profil ogólny został w tym piwie, jeżeli chodzi o styl Altbier, utrzymany. Alt, czyli stare ważenie, Altbier, stare piwo. Niemcy to robili jeszcze przed wyodrębnieniem drożdży dolnej fermentacji, a więc to piwo bardzo miało przypominać piwo dolnej fermentacji. Jakby ważone z tęsknoty w poszukiwaniu za takimi drożdżami. I spełnia tą rolę. Piwo jest w miarę czyste. Ja mam jednak wrażenie, nie jestem aż takim dobrym sensorykiem, ale mam jakieś wrażenie, udziału, no właśnie nie wiem, czy generalnie, czy ciekawy jestem, jakie drożdże tutaj zostały użyte w tym piwie. Bardzo mnie to interesuje. Gdzieś tam daleko, daleko piwo to nawiązuje do piwa jakiegoś takiego delikatnego Weizenbocka, muszę tak stwierdzić. A więc tak do końca czyste w profilu nie jest. Na pierwszy rzut oka jest, natomiast gdzieś tam po chwili, w takim aftertaste, jest uwydatniona praca drożdży górnej fermentacji. No bo ani goździków, ani fenoli, ani estrów za bardzo tutaj nie ma i dobrze. Diacetylu tutaj nie ma i dobrze. Aczkolwiek czuć drożdże. No to w sumie dobrze, bo przynajmniej mamy pewność, że pijemy dobre piwo. Być może to jest kwestia tego, że piwa nie wyjąłem z lodówki i tak naprawdę degustuję je w temperaturze, no myślę, że jakieś 15 stopni na plusie, więc to może być powodem tego, że coś gdzieś mi dzwoni, tylko nie wiem, w którym kościele. Oblepianie mogło być lepsze, szczerze powiedziawszy. Sprawdzę, czy tu jest słód pszeniczny dany. No nie, jest jęczmienny, jasny i karmelowy. Karmelu za bardzo nie czuć, a wiecie dobrze, że jestem strasznie wyczulony na karmel. Czyli jest dobrze. Myślę, że ciekawy styl. Altbiera często nie spotyka się na półkach, za to jest bardzo dużo podobnych piw nowofalowych. Nie wiem, czy po godzinach jeszcze zobaczycie. Być może w sklepach, gdzie jeszcze stoi na półkach, to tak. No i śmiało mogę powiedzieć, że polecam to jako odskocznie od tych amerykańskich chmieli. Przypomnę, że Altbier powinien być właściwie na szlachetnych niemieckich chmielach. Ale tutaj jest Sybilla i Marynka. No ja myślę, że są to... w sumie to są krzyżówki z byłej Jugosławii, więc... Ale chyba Magnum brało udział w krzyżówce. Nie pamiętam teraz, w którym chmielu. Śmiało polecam jako odskocznie do nowej fali, nowych chmieli, nowych stylów, krzyżówek, dziwnych stylów. To mamy po prostu starego, dobrego, solidnego Alta. I tym dobrym słowem Browar Gdynia żegna się z Wami, telewizami. Pozdrawiam Was.